Cześć moi drodzy, witam Was na kanale. Zapraszam dzisiaj na zamówienia 3 z Oriflame, ponieważ jak pewnie większość z Was kojarzy, w sierpniu nie było mnie tutaj w ogóle na miejscu, ale zamówienia z Oriflame robiłam. I tak, pierwszy katalog, który mnie ominął, powiedzmy, to zaczął się na sam koniec lipca, trwał 2 tygodnie i mam tutaj oczywiście jedno zamówienie. Drugie zamówienie, drugi karton to następny katalog, który tam właśnie w połowie lipca się zaczął i z niego zrobiłam zamówienie. No i te dwa zamówienia odbierali mi rodzice. I teraz trzecie zamówienie z katalogu, który jest aktualnie dostępny, ważny. Zrobiłam już po powrocie i też tutaj mam, także zaczniemy najpierw od tego najstarszego zamówienia. Pokażę Wam, na co się wtedy zdecydowałam. Wiadomo, że ten katalog już nie jest ważny, natomiast kosmetyki cały czas są w ofercie, także myślę, że to raczej dużego znaczenia nie ma, że to już minęło. Co prawda ceny się mogą różnić oczywiście, ale ja i tak Wam tutaj cen konkretnych nie podaję, więc myślę, że nieważne. Po prostu chcę, żebyście zobaczyli, na co się zdecydowałam, co kupiłam, co zamówiłam i tyle. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi. Dzisiaj tych kosmetyków będzie trochę więcej, dlatego chciałabym już zacząć. I tak jak mówiłam, najpierw katalog, który zaczął się chyba 29 lipca, ale jeszcze sprawdzę. To jest ten pierwszy karton. To jest zamówienie z katalogu 11 i już sprawdziłam, że to jednak nie był 29, a 27 lipca. Ten katalog trwał tylko 2 tygodnie. I tutaj oczywiście ja już nie pamiętam, jakie były promocje, na co była fajna oferta, ale tak jak Wam mówiłam, to nie ma żadnego już znaczenia, bo katalog się dawno skończył, ale chcę Wam pokazać, co tu mam. I pierwsze, co teraz złapałam, to jest The One Makeup Pro Eyeshadow Quad. Tak wygląda kartonik. Proszę, proszę. Taki granatowy. I w środku mamy paletę 4 cieni. I powiem Wam, że wybrałam kolor Warm Taupe. I ja myślałam, że chyba sobie jakoś troszeczkę inaczej wyobrażałam te kolory. Tu na wierzchu, widzicie, na wieczku jest taka naklejka jeszcze, żeby nie porysować, nie upalcować tego opakowania. Ja jeszcze tych cieni nie dotykałam. Jest też taka folijka zabezpieczająca. I powiem Wam, że chyba nie będę dotykać. Zostawię sobie te kolory, tą paletę, na jakieś może rozdanie dla Was. Bo szczerze powiem Wam, że no, niezbyt do mnie przemawiają te cienie. To znaczy sama kolorystyka. Jest ta paleta dosyć taka chłodnawa, trochę szarawa. Dosyć ciemna jak dla mnie. I raczej taki, bo 4 traktuję raczej jako palety takie, wiecie, malutkie do zabrania na przykład na wyjazd. A to nie jest paleta, której ja bym właśnie na jakiś tam wyjeździe chciała używać. Jest dla mnie za ciemna, dlatego ja ją zostawię prawdopodobnie na jakieś rozdanie. Więc to tyle, chciałam Wam powiedzieć. Pojawiło się kilka, to znaczy ta paleta pojawia się w kilku wersjach kolorystycznych, więc możliwe, że zdecyduję się na jakąś inną. No ale kiedy robiłam zamówienie i wiecie, oglądałam katalog tylko taki przez internet, zresztą wiadomo, w tym katalogu zazwyczaj te kolory są troszkę przekłamane, no to widzicie, niekoniecznie trafiłam z tym kolorem, ale to nic. Będzie na rozdaniu, to żaden problem. Zamówiłam też taką klasyczną, bardzo prostą pensetę. Mam już kilka sztuk, ale i tak co jakiś czas domawiam, bo to jest rzecz, która u mnie regularnie się gubi, a której oczywiście regularnie potrzebuję, także pensetę dosyć często zamawiam. I kolejna rzecz to gąbeczka do nakładania podkładu. Ona była właśnie w tym katalogu 11 dostępna, potem już jej chyba nie widziałam, ale muszę się przyjrzeć teraz w tym aktualnym katalogu, czy ona w ogóle jest. To jest gąbka do nakładania makijażu, która ma ponoć w składzie węgiel. Nie wiem, czy serio tak jest, natomiast gąbka jest czarna, taka, zobaczcie, taki ma kształt, z dwóch stron jest ścięta. Jest bardzo przyjemna w ogóle w dotyku. Jakby patrząc na swoje doświadczenie z gąbkami Oriflame, to ta zapowiada się póki co najlepiej. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. No zwykła czarna gąbeczka, nie wiem jeszcze jakiej będzie jakości. Przetestuję i się przekonam. Mam tutaj też dwie buteleczki zapachu Divine, jest to woda perfumowana. Domyślam się, że skoro dwie, no to możliwe, że była jakaś tam promocja. Następnie zapach Possess the Secret. Prawdopodobnie jakaś nagroda z któregoś programu, bo raczej sama bym tego zapachu nie zamawiała. Podobnie z zapachem męskim Glacier. Jest to woda toaletowa męska. Nie wiem, możliwe, że też to było za coś tam.
i woda Elvi, woda toaletowa. Prawdopodobnie większość z tych trzech zapachów, które teraz Wam pokazałam, to były nagrody z jakichś tam programów za zapraszanie może nowych osób lub z tego klubu super sprzedawcy, bo albo z jakiejś bardzo dobrej promocji, bo to nie są, żaden z tych zapachów nie jest dla mnie czymś wyjątkowym, więc możliwe, że po prostu zamawiałam je po prostu jako taką nagrodę. Mam tutaj też zapach Oh Sweet, czyli nowość z katalogu, jeśli się nie mylę, to 10. Bardzo ładny zapach. Ja już mam jedną swoją sztukę, natomiast tu była też dobra promocja, stąd zamówienie. Ale mam już swoją sztukę, której na pewno będę używać teraz częściej jesienią i zimą, bo dla mnie ten zapach jest taki naprawdę słodziutki. I jak jest lato, to nie do końca. Lubię takie zapachy, tak wiecie, przy bardzo wysokich temperaturach. Ale teraz, jak już będzie troszeczkę chłodniej, to na pewno będę z niego często korzystać. Kolejne rzeczy to kremy do twarzy na noc z serii Hydra Radiance. Już jakiś czas miałam przerwę od tego kremu. Bardzo go lubię. Jest to Hydra Radiance Night Cream Light. No i właśnie to jest słowo klucz, że to jest wersja light, czyli taka lekka, ponieważ to jest coś, co było dotąd, jeśli się nie mylę, to cały czas była dostępna właśnie ta wersja, czyli taki bardzo lekki, bardzo dobrze nawilżający, ale lekki krem na noc. Natomiast, aha, i zrobiłam sobie zapas, no bo bardzo lubię ten krem i była dobra cena. Natomiast, jeśli się nie mylę, to teraz chyba w 12 czy w 13 katalogu został wprowadzony ten sam krem, też na noc, tylko w wersji rich, czyli w takiej bardziej bogatej. Tamtego jeszcze nie używałam, więc na pewno sobie teraz będę testować tą nową wersję, ale to pokażę Wam już później. I co tutaj, ostatnie dwie rzeczy, jakie mi zostały, to podkład. To jest podkład, może nie będę już tego otwierać, bo to więcej czasu mi zajmie. Jest to The One in Action Foundation SPF 40. Tak wygląda opakowanie. Jest to dokładnie ten podkład, który ja mam tutaj, już widzicie jedną sztukę, proszę bardzo. I ten, który ja już mam, to kolor medium beige. Mam ten podkład, bardzo, bardzo go lubię. Powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie kryje, ładnie wygląda na twarzy i ma SPF aż 40, ochronę przeciwsłoneczną, więc naprawdę fajny i dobrze mi się sprawdzał. I miałam go też na wakacjach w Grecji. Naprawdę bardzo fajny podkład. Tylko, że jak ja się już teraz naprawdę mocno opaliłam, to ten kolor medium beige, no jest opalony, ale dla mnie już za słabo. Z tego względu zamówiłam sobie kolor warm tan. Tak on się nazywa, proszę bardzo. I mam nadzieję, że właśnie ten odcień będzie mi pasował na teraz do mojej opalnej skóry. A ostatnia rzecz to balsam do ust, Tender Care, balsam do ust, balsam uniwersalny, Tender Care. Jest to ten z olejkiem z borówki. I to już wszystko, jeżeli chodzi właśnie o zamówienie z katalogu 11, z tego takiego wakacyjnego, króciutkiego, który trwał tylko 2 tygodnie. Ja teraz zabieram się za spakowanie tych rzeczy tutaj z powrotem, żeby wszystko mieć w jednym miejscu. I za chwilę pokażę Wam karton z zamówieniem z katalogu 12. Spiłam sobie odrobinę włosy, żeby mi tutaj na twarz nie leciały. Tak prezentował się katalog 12 i w nim już na okładce można zobaczyć, że pojawiają się 2 nowe zapachy z serii Giordani Gold, z czego ja się oczywiście bardzo cieszę. Mam nadzieję, że będą ładne, bo jeszcze nie wąchałam specjalnie, żeby tutaj pierwsze wrażenie mieć z Wami. Co najpierw chcę Wam pokazać, to też z jakiegoś tam programu, myślę, że Zapraszaj. Był do odebrania portfel z Pumy, była wersja beżowa lub czarna i no, ja nie używam takich sportowych portfeli, też tak za bardzo nie miałabym komu dać tego beżowego w prezencie i pomyślałam, że ten czarny, taki bardziej uniwersalny, może szybciej gdzieś tam nam się przyda. Więc to. I dalej, co tu mam? No niestety już wiecie, ten katalog zaczął się którego? 10 sierpnia i ja 10 sierpnia robiłam to zamówienie, więc niestety nie pamiętam też, jakie były programy, nagrody, co było nagrodą, co czymś tam, więc też nie będę Wam tu za dużo mówić w ten sposób, co skąd, za ile. Ale mam tutaj m.in. wodę Sophie Verhaert, jest to woda perfumowana, to prawdopodobnie właśnie była jakaś tam nagroda prawdopodobnie z tego klubu super sprzedawców, więc fajnie, one, jeżeli bierzecie oczywiście udział w tym programie, no to w ten klub super sprzedawców daje nam na tym najniższym poziomie możliwość odebrania zapachów w bardzo niskich cenach i to, wiecie, to może być dla Was prezent, możecie
komuś to dać w prezencie, albo na przykład najbardziej aktywnym swoim klientkom podarować taki upominek w gratisie. No, myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, bo jak już mamy dla siebie wszystkie zapachy, jakie tam nam się wymarzyły, no to zawsze można gdzieś to dalej rozdawać, żeby po prostu sprawić komuś przyjemność albo motywować do dalszych działań w Oriflame. I tutaj mam jeszcze jedną wodę Divine, jest to woda perfumowana. Nie jestem już tutaj pewna, możliwe, że tutaj też była jakaś fajna promocja na ten zapach. Szybciutko Wam pokażę te inne rzeczy i za chwilę będziemy wąchać zapachy. W tym katalogu znowu 12 były widocznie sera do twarzy z tej serii Hydra Radiance na promocji. Znowu mam dwie sztuki, jak widzicie. Bardzo w ogóle lubię tę serię. Lubię i na dzień, i na noc krem. Krem pod oczy i serum. Wszystkie te kosmetyki bardzo dobrze mi się sprawdzają. Także akurat właśnie miałam niedobór, jeśli chodzi o krem na noc i jeśli chodzi o serum do twarzy, bo to w ogóle mam mało, nie wiem dlaczego, jakim cudem to się stało, ale i mi brakowało w ogóle i na dzień, i na noc takiego kosmetyku, więc cieszę się, że mam teraz te dwa opakowania. Tak się to prezentuje. Szklana buteleczka, tutaj u góry pompka. I samo serum, nie wiem czy to będzie widać, ono jest zupełnie przezroczyste. To jest taka żelowa konsystencja, bardzo przyjemne, pięknie nawilża. Ta seria jest w ogóle świetna. I tutaj jeszcze Wam pokażę. Zamówiłam sobie Éclat Mon Parfum. Oczywiście chciałabym czytać po francusku, ale nie mam kompletnie tego akcentu. I to są perfumy. Jest to taka miniaturka, perfumetka, ma 8 ml. I to jest zapach, który ja bardzo, bardzo lubię. Dlatego jak zobaczyłam, że jest w tej mniejszej wersji takiej do torebki, to też sobie zamówiłam. A tutaj mam balsam z Tender Care. Ten jest z truskawkowym olejkiem, z nasion truskawki. A to dlatego, że już nie pamiętam dokładnie, co to był za program, ale do wygrania była wyciskarka do cytrusów. Pewnie kto się tam interesuje tematem, kto jest może też konsultantem w Oriflame, to wie, że był taki program, że można było zdobyć właśnie wyciskarkę do cytrusów. I mi się udało to zrobić, tylko że nie była ona dostępna wtedy, kiedy ja składałam to zamówienie, które tu widzicie. I oni jakby, nie wiem jak to nawet powiem nazwać, gratis dodatek Tender Care przysłali z tym zamówieniem, a wyciskarkę musiałam zamówić już osobno. Także tutaj mam właśnie pierwszą część tej nagrody, czyli ten balsam Tender Care. A wyciskarkę mam już w kuchni, nie będę Wam jej przynosić, bo po pierwsze ani już nie ma programu z tą wyciskarką, no ani, no co też, no nie jest to zbyt kosmetyczna rzecz, więc nie będę jej już tutaj Wam jej pokazywać, ale no informuję, że wyciskarkę też udało mi się zdobyć, jest w kuchni i w tym roku mam nadzieję, że jak już, wiecie, pomarańcze będą w super promocyjnych cenach zimą, to będziemy sobie może na przykład na vlogmasach wyciskać świeże soczki razem, właśnie tą nową wyciskarką, także pewnie ją w akcji zobaczycie. No i już zostały mi tutaj zapachy. W katalogu była promocja, że jak się zamówi dwie sztuki, jeśli się nie mylę, tutaj wiecie, nie chcę Was oszukiwać, ale to rzeczywiście było już miesiąc temu, więc zgadza się, tak jak coś zaczęłam tutaj rozkminiać. Mieszaj i łącz, kup dwie wody perfumowane Giordani Gold za jedyne 69,99 każda. No bo jak się kupowało samą jedną, to była za 80, a tak to każda po 70. No może nie jest to jakaś tam wybitna zniżka, no ale zawsze coś. Szczególnie, że ja i tak bym zamawiała dwie, no bo zawsze zamawiam te nowości, staram się je poznawać. No damskie, no to oczywiście, ale męskie prawie zawsze też testuję. Także otworzę sobie oba te opakowania. Tak wyglądają z bliska może. O! I męski. Zdejmę folię i za chwilę sobie je powąchamy. Wyjęłam już te flakony z kartoników. No i powiem Wam, że całkiem ładne te opakowania, takie minimalistyczne. Tutaj męska wersja i damska, tak się prezentuje. No oczywiście jak zwykle tego męskiego zapachu jest 75 ml, a damskiego 50. Ale dobra, psikam sobie tutaj na nadgarstki i za chwilę sprawdzimy, czy mi się spodobają. Trzymajcie kciuki. Jeżeli chodzi o męski zapach, to w składzie mamy bergamotkę, czarny pieprz i wetiverię. Opis dla mnie raczej zachęcający. Lubię takie trochę świeże. Jak już świeże właśnie, no to z tym pieprzem, żeby to było też trochę bardziej ostre. Ogólnie jednak wolę takie bardziej słodkie, trochę cięższe męskie zapachy, ale zobaczymy.
dosyć ciekawy. Raczej bym powiedziała, że taki świeży, ale nie żadny tam, wiecie, morski, taki typowo sportowy zapach. Jest elegancki, ale bardziej taki zielony w tą stronę, bym powiedziała. Bardzo ładny, ciekawy na pewno. No nic, zobaczę, jak się jeszcze rozwinie u mnie na skórze. Natomiast jeżeli chodzi o damski, to gdzie jest jakiś opis? W damskim jest mandarynka, kwiat pomarańczy i patchouli. Nie wiem. Chyba nie. To znaczy, jest to zapach raczej świeży, lekko cytrusowy. Ma w sobie coś takiego lekko ciepłego, ale zdecydowanie przeważa jakaś taka świeżo-cytrusowa nuta, która, szczerze wam powiem, że no nie podoba mi się za bardzo. Tak troszeczkę to pachnie jak taki jakiś cytrusowy odświeżacz powietrza. I no nie. Na razie mi nie odpowiada ten zapach, nie wiem. Zostawię jeszcze na skórze oczywiście i będę na pewno też testować w kolejnych dniach, żeby się przekonać, ponosić też dłużej i wtedy ocenić. No bo jak na ten moment, to nie podoba mi się ten zapach. Właśnie jakoś tak mi się kojarzy, tak jak wam mówię, z tym odświeżaczem i niekoniecznie. Męski, jak już bym musiała z tego wybrać, to chyba męski nawet bardziej mi się podoba, ale no też nie jest to taki mój pierwszy wybór, jakiś taki super ciepły, męski, taki wiecie, lekko słodkawy, ale też taki drzewny zapach. No nie, to jest coś bardziej zdecydowanie świeżego, ale całkiem ładnego, jak na świeże zapachy, które, za którymi, no to nie jest mój pierwszy męski wybór, o to mi chodzi. Natomiast damski, no na ten moment nie. I teraz już czas na ostatnie zamówienie i ostatni katalog, czyli ten, który jest teraz ważny. Zaczął się on 31 sierpnia, a skończy się 20 września. Tak wygląda okładka. I akurat materiały miałam tutaj włożone na stronie, gdzie jest zapach Be The Legend. I to jest woda toaletowa, która, no przykładowo ona mi się całkiem podoba. To już jest taki bardziej słodki, troszkę taki cieplejszy. No ta, ten zapach bardziej trafia w mój gust niż no właśnie ta woda. Nie jest, może wiecie, fatalna, ale no niekoniecznie. Ja raczej bym jej za bardzo nie polecała. A jeżeli chodzi o damski zapach, po kilku minutach, no nie moja bajka. Nie powiem wam, że jest brzydki, no bo na pewno wielu osobom może się spodobać, ale no kompletnie nie jest to jakiś tam mój typ zapachów. Ale co do katalogu, to tak wygląda jeszcze raz okładka. I tutaj na samym początku jest informacja o tym, że tylko dla klubowiczów, czyli jeżeli jeszcze nie jesteście, to możecie dołączyć, a jeżeli już jesteście, no to przy składaniu zamówienia za minimum 50 zł w tym katalogu, w koszyku automatycznie doda wam się jakaś tam nagroda niespodzianka za złoty 90 zł. No i mogą być to oczywiście kosmetyki, biżuteria, jakieś sprzęty różne. I akurat mi trafiła się maseczka z serii Love Nature. Jest to maseczka antyoksydacyjna z granatem i winogronem. Winogronami tutaj jest, tak wygląda. I jest to maseczka w płachcie. I teraz przechodzimy już do reszty produktów z tego katalogu. No i tutaj czas na małą wtopę. Bo przez to, że ja zamówienia z tamtych dwóch katalogów robiłam, no, na odległość, nie widziałam, co jest w tych kartonach, nie pamiętałam przede wszystkim, co w nich jest. To niestety po powrocie, kiedy składałam zamówienie właśnie z tego katalogu, no to jak zobaczyłam taki katalog papierowy, wszystko na spokojnie mogłam sobie pozamawiać, no to proszę bardzo. Kolejny raz zamówiłam te zapachy, no bo wydawało mi się, że to wow, jakaś nowość. Zapomniałam oczywiście, że już jest ona zamówiona i czeka na mnie u rodziców, więc taką oto nowość zamówiłam po raz kolejny. I podobnie stało się z kremem. Bo powiem wam, ja biorę ten krem i mówię, o nie, trzecie opakowanie kremu. Marta, jak mogłaś? Już nie dość, że te zapachy kolejny raz zamówiłem, to jeszcze krem trzeci do kolekcji. Ale wiecie co, potem się tak przyglądam i mówię, uff, jestem uratowana. Bo na szczęście nie zagapiłam się, nie wiem jakim cudem, ale zauważyłam, że jest to ta wersja Rich i żeby ją zamówić, koniecznie przetestować. Także uff,
uff, jeszcze raz uff, udało się, nie kupiłam trzeciego tego samego co wcześniej, czyli tej wersji light, tylko tutaj mam krem na noc, ale już w wersji rich, czyli ten taki bardziej bogaty. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie się różnił konsystencją, jak będzie nawilżał, czy rzeczywiście będzie między nimi różnica w działaniu, czy na przykład tylko w konsystencji. Zobaczymy. Następnie krem pod oczy właśnie z tej serii Hydra Radiance. Tak prezentuje się opakowanie, może część z Was już kojarzy. Uwielbiam ten krem pod oczy. Świetnie nawilża i on w mniejszej ilości sprawdza mi się pod makijaż, a taką grubą warstwą nakładam go na noc, bardzo ładnie nawilża. Ale to, co chcę Wam powiedzieć, to właśnie teraz w katalogu jest on w fantastycznej cenie. Kosztuje chyba z 15 czy 16 zł. Naprawdę super okazja, żeby zrobić sobie zapasy. Ja wzięłam 4 opakowania. Myślę, że wystarczy mi na cały rok i liczę na to, że wystarczy mi do następnej promocji właśnie na ten krem. Także no naprawdę, zdecydowanie warto. Jeżeli nie znacie tego kremu, to kupcie sobie go po raz pierwszy i przetestujcie. A jak znacie, no to nie wiem, czy komuś się on nie sprawdza, więc warto robić zapasy. No nie mogę znaleźć teraz, widzicie, będę kartkować go, ten katalog do jutra jest. 13 zł. A jeżeli oczywiście jesteście jeszcze konsultantami Oriflame, no to macie od tego zniżkę 20%. Więc zdecydowanie warto, bardzo dobra cena. No i tak jak Wam mówię, ja zamówiłam aż 4 opakowania. Proszę, tu są 3 następne, także uwielbiam. Uwielbiam ten krem, myślę, że to iluś zamówionych sztuk mówi sama. Nie muszę już nic dodawać. Następnie takie dwie nowości w tym katalogu się pojawiają. Kremy do rąk, odświeżający Refreshing i odżywczy Nourishing. Ten odświeżający jest z grejpfrutem, proszę bardzo. To w ogóle seria Love Nature, bo jeszcze nie powiedziałam. Natomiast ten jest z olejem kokosowym, proszę bardzo. I muszę nałożyć troszkę. W ogóle jaka to jest pojemność? Nie widzę, nie widzę. 75 ml. Muszę troszkę nałożyć tego kokoska, żeby sprawdzić, jak pachnie, bo uwielbiam zapach kokosa, więc pachnie bardzo ładnie. I no, dosyć przyjemny. Na razie taki dosyć lekki. Ale miły jest na dłoniach, także zobaczymy. Grejpfrutowy będę też testować, ale już na razie nie otwieram. Następnie nagroda z programu tutaj, nagroda z programu z klubu super sprzedawcy. Zapach Love Potion Secrets. Uwielbiam ten zapach. Polecam serdecznie, jeżeli Wy go nie znacie, to boski, słodziutki, bardzo ładny. A drugi zapach, który tu jeszcze mam, to Amber Elixir wersja Crystal. Jest to zapach, który był tą ofertą taką pierwszego dnia, kiedy składałam zamówienie, czyli trzeba było zrobić zamówienie za 50 punktów. I wtedy ta woda perfumowana była w takiej fajnej, promocyjnej cenie. Także to już w ogóle wszystko, jeśli chodzi o ten katalog. Wydaje mi się, że jakoś mało tych rzeczy, ale mam te perfumy. One sporo kosztowały i one też dawały sporo punktów. Mam tam w ogóle jeszcze kilka sztuk więcej, więc to po prostu zrobiło mi punkty. Krem na noc, który będę testować, już się nie mogę doczekać. Uwielbiam te kremy pod oczy. Polecam Wam jeszcze raz, jeżeli nie zamawialiście jeszcze, to zdecydowanie warto, szczególnie w tej cenie. No i te kremiki, jestem ich bardzo ciekawa. Także no to już wszystko, jeśli chodzi o ten katalog. Oczywiście wszystkie chętne osoby zapraszam do mojego zespołu, jeżeli macie ochotę dołączyć do Oriflame, niezależnie od tego, czy chcecie działać na większą skalę, czy może chcecie robić zamówienia tylko sobie od czasu do czasu ze zniżką, to w opisie tego filmu będziecie mieć instrukcję, jak dołączyć do mojego zespołu. I co? No oczywiście zapraszam, a Was proszę o komentarze, czy już robiliście zamówienia? Zamówienie w tym katalogu, czy planujecie. Jeżeli robiliście, to na co się zdecydowaliście? I może ktoś z Was też już testował ten zapach, no bo to nowość z poprzedniego katalogu. I jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, bo interesuje mnie to w ogóle, czy ten zapach tylko do mnie jakoś tak niekoniecznie trafia? Czy, ojejku, ale się rozczochrałam. Czy do mnie tylko jakoś tak nie trafia? Czy może Wam się podoba albo nie podoba? No, nie wiem, dajcie znać. Będzie mi bardzo miło, jak się odezwiecie w komentarzu. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Przesyłam Wam buziaczki. Pa, pa!